Dzień dobry, witajcie w Zdrowomanii. Zapraszam do zrobienia pysznego deseru, bardzo prostego i szybkiego, aczkolwiek przygotowanie go wymaga wcześniej zakupu po prostu dobrych produktów, ponieważ będzie to jogurt domowy. Domowy jogurt z dobrego mleka i z dobrego jogurtu. Dobre mleko, pełnotłuste, można kupić na targu, jeśli ktoś nie ma takiej możliwości. Można kupić mleko tak zwane świeże, z krótką datą przydatności do spożycia. Takie mleko będzie nam potrzebne do zrobienia domowego jogurtu, jak również jogurt naturalny, prawdziwy jogurt bez żadnych dodatków, bez cukru. Ja na przykład kupuję taki jogurt, to jest jogurt ze zdrowej żywności, ale ja go kupuję w małym osiedlowym sklepiku. Również takie rzeczy są w sklepach dostępne. Również w znanych sieciach można kupić inny jogurt łotewski, również bardzo dobry. Chodzi o to, żeby był to pełnotłusty jogurt bez żadnych dodatków. Przygotowanie jogurtu, do przygotowania jogurtu potrzebne są nam tylko te dwie rzeczy, czyli mleko i jogurt. Trzeba to zrobić dzień wcześniej, ponieważ wymaga trochę czasu, żeby ten jogurt nam się ściął. Mleko trzeba przygotować i ostudzić do temperatury 80 stopni. Najlepiej sprawdzić to dotykając palcem mleka. Jeżeli się nie oparzymy, to znaczy, że temperatura jest właściwa. Mleko powinno być gorące, ale nie parzące. Można też po prostu podgrzać mleko do takiej temperatury, nie gotować go. Ja zwykle gotuję, a potem studzę. Dodajemy mniej więcej pół takiego pojemnika na litr mleka. Tutaj jest 330 gram. To jest jakieś 4-5 łyżek stołowych do takiego litra mleka i dokładnie mieszamy. Przykrywamy i odstawiamy. Taki jogurt w okresie ciepłym, letnim, robi się w ciągu 5-6 godzin, natomiast no, jak jest chłodniej, wymaga po prostu całej nocy. Więc proponuję przygotować taki jogurt poprzedniego dnia. Tutaj właśnie mam taki gotowy jogurt, on jest taki jak kwaśne mleko, można go kroić. Wygląda bardzo apetycznie. I taki jogurt wlewam do sitka z gazą, tak żeby pozbyć się nadmiaru serwatki. To też zajmuje trochę czasu, więc jakieś 3 do 4 godzin, kiedy ta serwatka spłynie, otrzymujemy taki właśnie serek. I teraz ten serek przyłożę tutaj do mojego kubka. O, właśnie tak. I delikatnie go wymieszam, tak żeby powstała taka konsystencja kremu. To praktycznie wygląda jak taki delikatny serek. I gotowe. Teraz przełożymy ten jogurt do miseczki. Jak widać, jest on taki dość sztywny. Jeśli lubicie trochę rzadszy jogurt, można po prostu krócej trzymać na sitku i wtedy konsystencja będzie nieco rzadsza. Jak mówiłam, ten deser jest bardzo prosty, ale fantastyczny smak polega na tym, że używamy bardzo dobrych produktów, czyli tak, domowy jogurt z dobrego mleka, z dobrego jogurtu i używamy do niego
świeżego miodu, najlepiej takiego świeżo zebranego, jeśli ktoś ma gdzieś w okolicy zaprzyjaźnioną pasiekę i możliwość kupienia takiego miodu, to zachęcam, bo najlepszy miód lipcowy ma rzeczywiście wspaniały smak i aromat. I takiego miodu właśnie użyję, ponieważ ja tutaj też mam zaprzyjaźnioną pasiekę, z której ten miód właśnie pochodzi. Jest to miód lipcowy z wielu kwiatów. Teraz trochę orzechów, więc też użyję takich orzechów w łupinkach, bo takie są najlepsze, najsmaczniejsze. Można kupić oczywiście gotowe orzechy już wyłuskane, ale do tego deseru nie trzeba ich dużo. Ja po prostu kilka orzeszków potłukę. Zobaczymy tutaj, o, ten jest akurat pusty. Są to zeszłoroczne orzechy, ale zawsze lepsze niż te, które mamy dostępne już leżące w jakichś torebkach przez długi czas na półkach sklepowych. Takie orzeszki użyję do naszego deseru jogurtowego. Tutaj je troszkę posiekam. O, i gotowe. Nie muszą być bardzo rozdrobnione, wystarczy tak troszeczkę. I teraz wsypujemy te orzeszki na wierzch naszego jogurtu i dodajemy mniej więcej 2 łyżki takiego płynnego, aromatycznego miodu. Można ozdobić to płatkiem na gejpkach, ponieważ wszystkie praktycznie kwitnące kwiaty są jadalne. Zwłaszcza nagietek jest takim bardzo wdzięczny do dekoracji, również zachęca do po prostu skosztowania. Smacznego!